trasy. Ja myślę, że temat bliżej, zanim przegłosuję. Sprzedaż zgodnie z artykułem 21 ust. 7 drugiej o zbyciu tego lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego najemcy. Do wątpliwości to można przystąpić do dyskusji już w trakcie realizacji. W takim razie mam do Państwa pytanie, ponieważ nikt żadnych zmian nie proponował, będzie rozpatrywany jako punkt 1a. Kto z Państwa jeszcze ma jakieś uwagi do porządku? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania w porządku obrad w całości. Kto i interpelacje radnych. Zanim poczynię, chciałem powiedzieć, że na wszystkie interpelacje, które były złożone na poprzedniej sesji 19 grudnia, zainteresowani radni zgodnie z badaniem dokumentacji przez Płaszczyk i radny Wojtowicz. Proszę. Ja dokładnie nie wiem. Wiem to od mieszkańców Święta, którzy około 2 tygodni chyba już na ten temat prowadzą dyskusję. Pytają mnie o to, co ja na ten temat wiem. Krążą legendy o popełnionych przeze mnie przestępstwach jako dyrektora szkoły. Od pobicia ucznia do zmalwersowania pieniędzy. Krążą legendy na temat udziału Urzędu Miasta w tej całej akcji. Krążą legendy polegające na tym, że ludzie, którzy to pismo napisali, już stwierdzili, że jest przygotowany nowy dyrektor szkoły i jest tylko kwestia czasu odwołania mojej skromnej osoby, bo sprawa jest pilotowana i jest tak utajniona, że ja się nigdy w życiu nie dowiem, kto to napisał. W związku z tym, że dotyczy to mojej skromnej osoby, przygotowałem na dzisiaj pismo skierowane do burmistrza, bo do burmistrza, dlatego że burmistrz jest wraz z zarządem, organem prowadzącym tą placówkę, która w tym święcie się znajduje. Ja jestem pracownikiem tej placówki i prowadzę tą placówkę. I proszę się postawić w mojej sytuacji dyrektora, który ma pracować z dziećmi, z radą pedagogiczną, z rodzicami, z plecami, po których spływa. A spływa nie wiem co, po prostu nie wiem co. Ja nie wiem, dlaczego ja nie zostałem poinformowany, co się mi zarzuca. No, ja nie chciałem nazwisk, nic nie chcę. Tylko czego ja się dopuściłem, jeżeli faktycznie się dopuściłem, proszę Państwa, ja ustąpię z tego stanowiska, jeśli moja osoba popełniła tak ogromne przestępstwo. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby dyrektorem był ktoś, kto bije dzieci, kto kradnie państwowe czy społeczne pieniądze. A takie wersje chodzą. Mieszkańcy nie są poinformowani również o sprawie. Mało tego, dzieci. Jak ja mogę patrzeć dzieciom w oczy, proszę Państwa? Bo co, wierzycie w to, że rodzice w domu tego nie komentują? Napisałem pismo treści następujące. Uprzejmie proszę, chwilami mi się z tego chce śmiać. Dlatego będzie tu pewien odnośnik do sprawy znanej z końca ubiegłego roku. Bo mówię, że chwilami z tego można robić kabaret. Ale proszę Państwa, prowadzenie szkoły, którejkolwiek, w jakiejkolwiek miejscowości, to nie jest kabaret. To jest praca wychowawcza. Uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o sprawie związanej z moją osobą wypełnionym stanowiskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Święku. Całą zaistniałą sytuację nazywam sprawą w cudzysłowie, gdyż od ludzi przypadkowo napotkanych na ulicy dowiaduję się, ktoś w imieniu rodziców szkoły napisał na moją skromną osobę donos o mojej pracy na wyżej wymienionej funkcji. Przypadkowo dowiedziałem się też, że została powołana przez Pana komisja do zbadania owej sprawy w cudzysłowie. Uprzejmie proszę oficjalne poinformowanie mnie, jakie zarzuty zostały przeciwko mnie sformułowane. Proszę o informację o składzie powołanej przez Pana komisji, z
w jakie kompetencje została wyposażona oraz czym się będzie zajmować, w jakim terminie. I trzecie, w związku z tym, że orientowałem się, czy wie coś o sprawie Rada Rodziców tutejszej szkoły i otrzymałem odpowiedź, że nie, proszę w imieniu własnym, jak i wspomnianej tu Rady o informację, kto wystąpił z tym donosem. Pragnę jednocześnie zauważyć, że szkoła funkcjonuje w określonym środowisku i z przerażeniem obserwuję tę sprawę, ale Oleksy, nie jako dyrektor szkoły, nawiasie, w końcu wiecznie nim nie będę, ale jako mieszkaniec Świętna. Bezmyślne szarpanie autorytetu szkoły może na długo zaszargać opinię tej placówce, a szczególnie może wpłynąć na dalsze wychowywanie młodego pokolenia w Świętnie. Ja tak uważam, proszę Państwa, i nie wiem, rozmawiałem z radcą prawnym kuratorium, procedura postępowania w takich sytuacjach jest zupełnie inna normalnie niż dzieje się to w tej chwili w Olsztynie. I być może radca prawny w kuratorium jest w błędzie i nie wie, jak się postępuje. Być może w Olsztynie, w naszym urzędzie ludzie wiedzą lepiej, jak powinno się załatwiać tego typu sprawy. Nie chodzi mi o mnie, proszę Państwa, nie chodzi o mnie. Trudno. Moja sprawa, publiczne stanowisko, muszę się liczyć również z takimi sytuacjami, ale chodzi o to środowisko, w którym ta szkoła funkcjonuje. Przepraszam, dziękuję za odwołanie tematu, a może mi trochę lżej w tej chwili po tej sytuacji wypowiedzi. Dziękuję. W tej chwili kolega Wójtowicz coś słyszał, kolega Luftman teraz na Świedniu, kolega Błaszczyk troszeczkę coś powiedział. Pierwsze co chwytam, mówią, była ta sprawa na zarządzie. Pierwsze co chwytam, informacja zarządu miejskiego z prac w okresie międzysesyjnym. Czytam prędko, nie ma takiego czegoś. Co jest grane? Czy jeżeli sprawa dotyczy jednego z nas, a w takiej sytuacji może się znaleźć każdy z nas, to nikt nie ma o tym wiedzieć, to ma być tajne przed nami, radnymi, to nas nie można poprosić na zebranie zamknięte z kolegą Luftmanem, żeby on powiedział, i jemu przede wszystkim powiedziano, słuchaj no tylko, prosto z mostu, oto i oto cię oskarżają, wytłumacz się przed twoimi kolegami, jeżeli jesteś winny, to koledzy cię napiętnują, a jeżeli nie, to będziesz oczyszczony, ale gdzieś, no jak tu słyszę takie cuda, to proszę Państwa, po prostu ja już nie mam nic więcej do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, sprawa ta myślę jest niezwykle delikatnej natury. Rozumiem tutaj emocje kolegi Luftmana i dlatego też chciałbym się ograniczyć jak najbardziej tylko i wyłącznie do faktów, które w tej sprawie są mi znane i które mogę tutaj przekazać. Nie jest sprawa ta ujęta w sprawozdaniu z działalności zarządu miejskiego, dlatego że sprawa nie była przedmiotem posiedzenia. Burmistrz na poprzednim posiedzeniu poinformował członków zarządu, że wpłynęło pismo, odczytał nam jego treść, było, dopowiem, to pismo podpisane przez kilka osób i poinformował nas, że celem wyjaśnienia zarzutów zawartych w piśmie powołał swoim zarządzeniem komisję i przedstawił nam skład tej komisji. Natomiast o dalszych losach tej sprawy nic więcej na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Rada Nowe. Jak tu usłyszałam przed chwileczką z ust pana burmistrza, była powołana komisja. Czy ja się mogę dowiedzieć o skład tej komisji? Sądzę, że wszyscy radni są zainteresowani tym, kto jest uprawniony do sądzenia radnego członka samorządu. Bo chciałabym znać skład tej komisji, mnie bardzo interesuje. A jeżeli się dowiem składu, to potem zobaczymy, kto jest w tym składzie i możemy dalej rozmawiać, albo nie dalej rozmawiać. No bo przecież to jest jakaś paranoja chyba, czy co? Proszę,
Na pytanie postawione przez radną Sączak, ja jako przewodniczący Rady Państwu nie odpowiem ze względów już wcześniej powiedzianych. Myślę, że moi koledzy tutaj zastępcy również. Nie wiem. Która została powołana. Tak jest. Interesuje mnie. Ale tak jeszcze przed tym nie. Proszę bardzo, może uzupełniłem tutaj. Przed tym, tak? Proszę bardzo. Przed podaniem. Proszę bardzo, panie Wodowicz. Mnie natomiast interesuje sprawa z innego punktu widzenia. Zarząd składa się z członków tej rady. Ja mam pytanie do członków zarządu obecnych na tej sali, żeby się każdy z nich wypowiedział. Pan burmistrz jako członek, jako wiceburmistrz i jako członek rady już się wypowiedział, że nie było dyskusji. Więc mam pytanie do pozostałych. Dlaczego nie było na ten temat dyskusji, jeżeli sprawa dotyczyła jednego z nas? Dlaczego na ten temat nie było dyskusji? To chciałbym usłyszeć od pozostałych członków rady. Ale panie radny Wojtowicz, jeśli ja mogę w tym miejscu coś powiedzieć, jeżeli takiej dyskusji nie było, to nikt z radnych nie potrafi panu powiedzieć dlaczego. Burmistrz Rogoznik, ja tak uważam. Nie uważam, chyba że tutaj członkowie zarządu akcyjnego. Jeżeli burmistrz Kozielek powiedział, że takie pismo wpłynęło i powołał komisję i że dyskusji nie było, to nikt chyba z nas nie potrafi, członków zarządu, przepraszam, chyba że potrafi. Powiedzieć dlaczego nie było dyskusji, chyba że członkowie zarządu chcą z tym jak coś powiedzieć. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja myślę, że każde ciało, czyli nasze, funkcjonowało sprawnie, musimy przede wszystkim znać, jakie który z organów ma kompetencje. Inne kompetencje ma burmistrz, inne kompetencje ma zarząd, inne kompetencje ma rada miejska. Jeżeli burmistrz podejmuje jakieś działania w swoim imieniu, to kolego radny. Ale dotyczące radnego, nie ma prawa. To zarząd nie ma najmniejszych uprawnień kontrolowania czy nadzorowania pracy burmistrza. Tak jest zgodnie z prawem, na podstawie którego funkcjonujemy. Ocena pracy burmistrza, jak i zarządu, należy do rady. Zarząd nie sprawuje nadzoru w najmniejszym stopniu nad pracą burmistrza. Tak z formalnego punktu widzenia. Natomiast jeżeli chodzi o skład komisji, ja nie wiem, czy ja wszystkich wymienię, bo po prostu ten skład mam w pamięci, ale z tego co wiem, w skład tej komisji wchodzi kolega radny Żok, przewodniczący komisji rewizyjnej, dyrektor zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół pan Czesław Fidler, radca prawny urzędu pan Adamczak, przedstawiciel kuratora oraz dwie pracownice Urzędu Miejskiego. O ile się tutaj nie pomyliłem, to chyba sześcioosobowe. Dziękuję. Proszę bardzo, radny właśnie pani Marlona. Rozpocznę w ten sposób. To znaczy nie chciałbym, żeby oczywiście ta sprawa, bardzo ważna, bo podkreślam, że w takiej sytuacji, jak znaleźł się kolega radny Luftman, może znaleźć się każdy z nas. Dlatego też tutaj tę sprawę uważam, że należy wyjaśnić bardzo dokładnie od początku do końca. Zgadzam się z panem wiceburmistrzem i chciałbym prosić pana mecenasa, bo jakie kompetencje ma organ prowadzący, a nadzorujący szkołę, jakie kompetencje ma burmistrz, zarząd, jest wszystko uregulowane statutowo, jest wszystko uregulowane ustawowo. Ustawa o systemie oświaty to reguluje. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że rzeczywiście pan burmistrz postąpił jak postąpił. Powołał tę komisję. Zaprosił do udziału w tej komisji przedstawiciela kuratora oświaty. Przedstawiciel kuratora oświaty, tak samo jak i ja, mógł powiedzieć, bo my nie wiemy na razie, jakie zarzuty zostały przedstawione koledze Luftmanowi. Jeśli są zarzuty merytoryczne do pracy jako dyrektora szkoły, jak najbardziej kurator te zarzuty będzie badał, ale kurator bez towarzystwa żadnego, nie obrażając kolegów radnych. Jeśli są zarzuty jako do radnego, jako radnego, to jest komisja rewizyjna, jest prezydium rady. My nie znamy tych zarzutów, więc na razie opowiadamy i chodzimy dookoła sprawy, ale podkreślam i rozumiem tutaj panią Tomczak, że za tydzień, za dwa, za miesiąc, za rok mogę ja, może pani, może kolega, każdy z nas
ktoś napisać i mogą być podobne podjęte działania, żeby im zapobiec, wnioskuję, aby sprawa została wyjaśniona od początku do końca. To jest zbyt poważna sprawa, bo to narusza immunitet radnego. I która ma sądzić radnego, dowiedziałam się, że nie wiem czym, sędziami, czy świadkami, czy czym, były dwie pracownice urzędu. Z całym uszanowaniem, nie mam nic przeciwko żadnej z pracownic urzędu. Ale jakie ma prawo pracownica urzędu sądzić radnego, czy w ogóle wyrokować w tej sprawie, czy w ogóle zabierać głos? Radny jej nie podlega, ale ona podlega burmistrzowi i chce widzieć takiego, który będzie mówił cokolwiek przeciw. Panie radco prawny, jak to wygląda? Czy może urzędnik zabierać w takiej sprawie głos? Ma w ogóle prawo? Jak można powoływać urzędnika do świadczenia czy do wyrokowania o zarzutach stawianych radnemu? Przecież od tego są inne, od tego jesteśmy my przede wszystkim, a nie urzędnicy, bo oni nie są nad nami, nad radą. Dziękuję. Proszę bardzo, Rada Miejska. Prawo jako radny, jako cała rada, dowiedzieć się, jakie zarzuty zostały postawione w tym piśmie. Jeśli to jest donos, jeśli to jest pismo podpisane przez 10, 100, 200 osób. Szanowna Rado, że tak powiem, reasumując całą tą dyskusję, ja jeszcze raz powtarzam, że to, co powiedziałem na samym początku, że nieznana mi jest treść pisma skierowanego do burmistrza. Nie było ono kierowane do Rady Miejskiej, ani do przewodniczącego, ani do prezydium. Zobowiązuje się w terminie natychmiastowym, zaraz jutro, wystąpić z pismem do burmistrza celem udostępnienia prezydium Rady treści pisma, jakie otrzymał w związku z omawianą tutaj na sesji Rady dzisiejszej sprawą. Będę to traktował jako wolę wszystkich Państwa, którzy wypowiadacie się wszyscy w tym samym tonie. Natomiast trudno mi się wypowiadać na temat składu osobowego komisji powołanej przez burmistrza i spraw, jakie miał do tego. Naprawdę nie znam tematu, nie jestem prawnikiem, tak, ale w tej materii nie jestem. Niemniej nie wypada w tym miejscu wyrokować, że ktoś tam został powołany jakim prawem, a jakim prawem został niepowołany, bo ja tak na gorąco myślę, proszę Państwa, jeżeli dotyczy sprawa, o których radny Nutmark mówił tutaj, że dochodzą go głosy odnośnie spraw malwersacji finansowych, no to trzeba, no przecież tak powiedział pan radny Nutmark przed chwilą, prawda? Na samym początku, panie Jurku, było tak czy nie? Nadużyć finansowe, tak mogę. Nie, ale nie chodzi o sam fakt. To ja uważam, że jeżeli komisja jest powołana prawnie, to ten, który tą komisję ma prawo powołać, a nie wiem, czy powinien, ja tego nie wiem. I to nie jest mój problem w tej chwili. To może to być pracownik na przykład wydziału finansowego, który zna księgowość. Ja nie wiem. Nie wiem, czy z tego są. Dlatego, proszę Państwa, jakiekolwiek rozmowy, dywagacje, możemy po prostu spowodować, że ta sprawa przyjmie jeszcze gorszy obrót, niż powinna przyjąć w normalnym trybie, czyli w takim, jaki proponował radny Wojtowicz. Ja uważam, że pierwszy krok, jaki powinniśmy zrobić, wiedząc, że kolega dyrektor Jerzy Lusman jest jednocześnie radnym, zobowiązuje się tu wobec Państwa, że jutro występuje z pisem do burmistrza celem udostępnienia nam jako prezydium Rady treści tego pisma. A dalsze to ja po prostu będę się już konsultował teraz z radcą prawnym ze względu na to, że nie chcę popełnić żadnego błędu. Radny Błaszczyk się zgłasza, ale radny Lusman, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przychylam się do wniosku, to znaczy do propozycji Pana i traktuję to jako wniosek i prosiłbym rzeczywiście, żeby to miało moc wiążącą po poddaniu tego pod głosowanie, że Pan jutro w trybie natychmiastowym zwróci się do burmistrza o przekazanie tego pisma. Może nie tyle przekazanie, ile udostępnienie, bo przekazać mi burmistrz nie może, bo z tego co rozumiem zostało skierowane na ręce burmistrza. Tak? Przepraszam, ja tylko mówię jeszcze raz o takich formalnych sprawach. Proszę bardzo, radny Usman. Ściekowej miasta i gminy Wolszyn obejmuje dalszą rozbudowę systemu kanalizacji grawitacyjno-ciśniowej, jak również związane z tym rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Wolszyn z wykorzystaniem rezerwy oczyszczalni ścieków, która istnieje do dnia dzisiejszego na oczyszczalni będącej własnością Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w
w Olsztynie. Może rozpocznę krótko od przedstawienia, jak wygląda na dzień dzisiejszy stan, jeżeli chodzi o gospodarkę ściekową. Praktycznie Państwu doskonale wiadomo już, że miasto Olsztyn z wyjątkiem osiedla za rzeką Dojtą jest kanalizowane w 100% i ścieki płyną do kanalizacji miejskiej i dalej na oczyszczalnię mechaniczną oczyszczalnię ścieków. W chwili obecnej gminy wybudowano około 28 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Istnieje na terenie miasta Olsztyna i przyległej miejscowości Karpicko około 9 przepompowni. Oczywiście miejscowość Karpicko również jest praktycznie skanalizowana. Pozostała do skanalizowania gmina. I jaki wybrano wariant? Rozważano dwa warianty poprawy tej sytuacji, a mianowicie rozważano możliwość budowy lokalnych oczyszczalni ścieków lub też grup grupowych. Choć przeważyła ze względu na koszty eksploatacji i budowy, koncepcja budowy jednej dużej oczyszczalni ścieków miejsko-gminnych. Z tego względu, bo niezależnie od wyboru metody czy sposobu rozwiązania tego tematu, konieczność jest budowa w każdej miejscowości na terenie gminy kanalizacji. Niezależnie czy będzie to lokalna przepompownia czy główna, ten element trzeba wykonać. Jak również trzeba wykonać przepompownię ścieków. Niezależnie czy mamy do czynienia z oczyszczalnią lokalną czy główną, jedną dla całej gminy. Natomiast koszt budowy oczyszczalni jest lokalny, jest nieporównywalnie większy od kosztów wybudowania przewodów tłocznych. Biorąc pod uwagę właśnie te warianty, biorąc pod uwagę te elementy, o których Państwu mówiłem, a mianowicie koszty eksploatacji i koszty budowy, wybrano wariant z jedną centralną oczyszczalnią ścieków miejską dla miasta i gminy Olsztyn, która będzie się mieściła na terenie obecnie istniejącej oczyszczalni mechanicznej w Olsztynie. Natomiast część ścieków z uwagi na istniejącą rezerwę na OSM-ie, oczyszczalni spółdzielni, będzie przetłaczana do tejże oczyszczalni. Natomiast część ścieków już w tej chwili dopływa do tej oczyszczalni. Proszę Państwa, na czym ten system polega? To tak jak mówiłem, w każdej miejscowości będzie wykonana kanalizacja grawitacyjna ścieniowa. I wszystkie ścieki z całej gminy, z każdej miejscowości będą tłoczone na oczyszczalnię miejską. Może tak pokrótce. Praktycznie główną przepompownia ścieków będzie w Widzimiu Starym, z uwagi na to, że już dysponujemy częścią przewodu grawitacyjnego łączącą przepompownię przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i studzienki kanalizacji grawitacyjnej znajdujące się na obrzeżach miejscowości Widzim. W Starym Widzimiu będzie główna przepompownia, do której będą dostarczane ścieki z Wronia, z Kębłowa, z Świętna. Natomiast część z drugiej strony, z Adamowa, z Tłok, będzie dopływała do oczyszczalni spółdzielni. Obra, proszę Państwa, będzie tłoczona również do kolektora grawitacyjnego. Tutaj jest obra w studzience na skrzyżowaniu między trasą tam Wilną, Piekiełko, Adamowo. Tam już po prostu istnieje kanalizacja grawitacyjna. Oczywiście taki został wybrany wariant z uwagi na to, że brane było pod uwagę istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej, która w tej chwili istnieje. Natomiast pozostaje jeszcze powodową, która będzie również tłoczona do kanalizacji grawitacyjnej istniejącej w tej ulicy 3, która będzie w tej chwili wykonywana. Natomiast jeżeli chodzi o Powodowa, to istnieje jeszcze drugi wariant, mianowicie przetłaczania ścieków z Powodowa do oczyszczalni, która mieści się w przedsiębiorstwie Prefabet Powodowa. Natomiast oni w taki wstępny rozwód również byli skłonni przerzucić swoje ścieki do projektowanej oczyszczalni miejskiej z uwagi na to, że obostrzenia są coraz większe, jeżeli chodzi o parametry ścieków oczyszczonych. I również mają kłopoty z uzyskaniem tych parametrów. W tej chwili oczywiście uzyskują, natomiast przy tych obostrzonych kryteriach będą kłopoty. I oczywiście Chorzewik również jest tłoczony do kanalizacji grawitacyjnej. Ostatnie studzienie mieszczące się, będące
na 97 rok po rozbudowanej kanalizacji sanitarnej również w tym rejonie. Proszę Państwa, jakie ma zalety ten proponowany system? Jeśli Państwo zwrócicie uwagę, wzdłuż tych ciągów komunikacyjnych są prowadzona kanalizacja tłoczy. Umożliwia to powstawanie na tych właśnie wszystkich terenach nawet różnych rodzajów zakładów przemysłowych z uwagi na to, że nie ma żadnego problemu technicznego włączenia się bezpośrednio z przewodami do przewodów tłocznych. Oczywiście tworzy się wtedy lokalne przepokownie, ale problem techniczny jest do rozwiązania. Praktycznie wzdłuż wszystkich tych rurociągów tłoczy mogą powstawać czy osiedla mieszkaniowe, czy również jakieś zakłady przemysłowo-usługowe, których powiedzmy sobie w terenie tak dużo nie ma. A to jest jedna z podstawowych rzeczy, która praktycznie warunkuje rozbudowę tego typu zakładów. To właściwie są takie podstawowe rzeczy. Oczywiście przepompownie, może jeszcze na temat przepompowni. Przepompownie będą budowane tego typu, co w tej chwili tutaj już na terenie Wolszyna są. Praktycznie są nieuciążliwe, łatwe w eksploatacji. Jeszcze jest jedna zaleta właściwie tego systemu. Proszę Państwa, koszt wykonania tego całego zadania, no powiedzmy sobie, jest ogromny. Na dzień dzisiejszy około starych pieniądzach to jest około 200 miliardów. Oczywiście nie jesteśmy z własnych środków w trybie jakichś tam przewidywanych w tej chwili, najbliższych lat wykonać tego. Natomiast jesteśmy w stanie, od tego tutaj proponujemy, rozpocząć budowę centralnych przepompowni z rurociągami tłocznymi. Umożliwi to po prostu zbiórkę już w tych punktach, obniżenie kosztów wywozu nieczystości płynnych i przetaczenie tylko. Oczywiście muszą być tam spełnione dodatkowe warunki sanitarne i tak dalej, ale mówię, to jest do rozwiązania. Jaki proponujemy kierunek rozwoju tej sieci? W którym kierunku powinniśmy iść w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności powinniśmy iść w kierunku ujęcia wody broniowej. Jeżeli Państwo sobie przypominacie na tym spotkaniu, to mówił Pan Profesor Górski, ujęcie nasze w Roniawach już jest wstępnie zanieczyszczone wodami, ściekami powierzchniowymi. Jakość wód tych błędnych, których my korzystamy w tej chwili, nie ulega pogorszeniu, natomiast warstw międzywodonośnych ulega znacznemu pogorszeniu i z tego tutaj proponujemy, aby właśnie pójść z rozwojem tej kanalizacji w stronę Widzima. Czyli w pierwszej kolejności budowa przepompowni w Starym Widzimiu, jak również budowa w dalszej kolejności budowa przepompowni w Broniawach, z uwagi na to, że w ogóle są bardzo niekorzystne warunki gruntowo-wodne, bo spływ zanieczyszczeń jest w kierunku od miejscowości Broniawy do ujęcia wody. Natomiast drugi kierunek, w pierwszej kolejności, powinien być w kierunku wsi Chorzewin, z uwagi na to, że też już w opracowaniu, które nam przygotował profesor Losow, zajmujący się przyszłą rekultywacją jeziora Wyżyńskiego, stwierdza, że zanieczyszczenie wód jeziora Wolszyńskiego dokonuje się również spływami powierzchniowymi. Także te dwa elementy oczywiście powinniśmy rozpocząć w pierwszej kolejności, natomiast no dalsze w zależności od posiadanych środków finansowych. Oczywiście z samych środków gminy będzie to bardzo trudno wykonać taką inwestycję, natomiast z posiadanych informacji prasowych i telewizyjnych mają być przeznaczone dość duże środki właśnie na budowę kanalizacji na terenach wiejskich, z uwagi na to, że praktycznie w całej Polsce w tych terenach takich po prostu inwestycji się do dnia dzisiejszego nie prowadzi. To tak pokrótce, tak ten program wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o modernizację i rozbudowę oczyszczalni wiejskie, to tutaj poproszę w tej chwili pana Roberta Matyjaszka, który jest autorem tego właśnie opracowania, które występujemy do funduszu FARE o przyznanie dotacji na rozbudowę. Kilkunastu słowa, przez kilka minut powiem Państwu, czym jest sprawa, o co chodzi, a później możemy na ten temat. Myślę, że podyskutować jest sprawa jest bardzo ważka, bardzo pilna i wymagająca jakichś rozstrzygnięć, niekoniecznie w tej formie, może w innej. No po prostu trzeba szukać rozwiązania problemu, jaki boryka się cała Polska praktycznie i również my, problemu budownictwa, różnie można to nazywać, czy czynszowe, czy komunalne, czy w ogóle sprawy rozwiązywania mieszkalnictwa i budowy tych mieszkań. Pomysł przedstawienia tej sprawy TBS-u na przykładzie się wziął się stąd, że burmistrz Koziołek wyczytał w prasie i
środkach masowego przekazu, telewizji, dwa różne zaburzenia, że takie towarzystwo budownictwa społecznego funkcjonuje jako jedno z pierwszych niedaleko nas, mianowicie w Śremie. Zaproponował mi i panu Wojtowiczowi jako członkowi komisji mieszkaniowej wyjazd do Śremu celem wstępnego rozpoznania sprawy, na czym ta cała historia polega. I w wyniku tego wyjazdu uzyskaliśmy bardzo dużo materiałów dotyczących sposobu powołania, funkcjonowania, finansowania tegoż Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które w przypadku Śremu, wydaje się, że we wszystkich innych przypadkach, bo niedawno czytałem, że oglądałem program telewizyjny z Gorzowa, znaczy z telewizji 51, która mówiła również o tym oddawaniu mieszkań w Gorzowie i tak dalej. Funkcjonuje już takich TBS-ów na terenie kraju kilka, a finanse, jakie są zapewnione przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego, przewiduje, że można uzyskać bardzo duże, preferencyjne kredyty na funkcjonowanie takiego towarzystwa. Na przykładzie Śremu, bo na tym chciałbym się tutaj oprzeć, sprawa wygląda w sposób następujący. Po prostu z przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej został wydzielony cały program dotyczący mieszkalnictwa na terenie miasta i gminy Siedlec, który był obsługiwany. Mówię o mieszkaniach komunalnych. I na bazie tegoż majątku i zostało stworzone Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Śremie jako jednoosobowa spółka gminy. Tutaj jest taki, państwo nie wiem, czy macie to, czy pani Hania to rozdawała, czy nie, czynszówki z funduszu. Ale tutaj sens tego jest taki, że po prostu w Gazecie Poznańskiej ukazał się taki artykuł średni w premierze w sprawie oddawania tych mieszkań. Na czym polega generalna zasada? Zasada tego budownictwa społecznego, jeszcze raz powtarzam, to Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest jednoosobowa spółka gminy. Polega na tym, że można uzyskać właśnie z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego kredyty do 50% wartości przedsięwzięcia. Czyli jest to bardzo duży kredyt, jeśli chodzi o jego wysokość, ale nie zabezpieczający w całości wybudowania mieszkań właśnie z tego kredytu. Dlatego pozostałe 50% w tym towarzystwie śremskim zostało rozłożone po połowie. 25% partycypuje gmina, natomiast drugie 25% są to różnego rodzaju sponsorzy, czy pracodawcy w zakładach pracy, gdzie ludzie na te mieszkania oczekują, czy indywidualni uczestnicy tego przedsięwzięcia i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak to się mniej więcej rozkłada, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Oczywiście uzyskanie kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego jest obwarunkowane wieloma czynnikami. Między innymi tym, że musi być powołane Towarzystwo Budownictwa Społecznego, że w tym Towarzystwie Budownictwa Społecznego musi być jakiś kapitał, który umożliwi działalność tego towarzystwa. W przypadku Śremu tam aportem był chyba pierwszy budowany budynek czy teren, nie pamiętam w tej chwili, ale to jest nieistotne w tej chwili. Istotne jest to, że można w ten sposób kosztem dla gminy, niedużym, bo to jest to 5%, uzyskać mieszkania, ale trzeba spełnić określone warunki. Te warunki właśnie mówią, że ten kredyt można uzyskać wtedy, jeżeli będą zachowane w projekcie odpowiednie normy cieplne typu przenikalność cieplna materiałów użytych, szybowe okna drewniane, no i nawet wielkość tych mieszkań jest określona tymi wszystkimi wskaźnikami, które uwarunkowują uzyskanie tego kredytu. Tych pieniędzy w tym towarzystwie, w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym, jest jeszcze na dzień dzisiejszy ponoć bardzo dużo. Zresztą część z państwa, część z radnych miała okazję uczestniczyć w pierwszym spotkaniu z prezesem tej spółki, z panem Michalakiem, który był tutaj swoim doradcą finansowym i przedstawiali nam sprawę funkcjonowania tego TBS-u i formy załatwiania formalności w Warszawie, bo to bardzo długa droga jest do sfinalizowania tego problemu. Również odbyło się później po tym spotkaniu już bez panów ze Śremu spotkanie wszystkich przewodniczących komisji, zarządu i prezydium rady tutaj na tej sali dotyczące wypracowania pewnej opinii dotyczącej sensu, możliwości powołania takiego właśnie na terenie Wolsztyna.
Zainteresowanie tym programem ze strony gmin jest dosyć duże. Biorąc pod uwagę, że funkcjonuje to niedawno, a po prostu już kilka tych TBS-ów na terenie kraju powstało. Co nie oznacza, że jest to studnia bez dna, bo kiedyś te możliwości kredytowe się urwią i po prostu nie będzie możliwości uzyskiwania tych środków finansowych właśnie na budowę. Tutaj ostrzegano nas i mówiono wręcz otwarcie, mówił to pan prezes tego towarzystwa ze Śremu, że wcale nieprawdą jest, że to jest budownictwo tanie, że po prostu są to określone koszty. W przypadku Śremu była to chyba kwota w granicach, jeśli dobrze pamiętam, około 9 milionów metra kwadratowego, bo tak to by wynikało z przeliczenia. No takie są po prostu dzisiaj realne koszty budownictwa. Śremowi udało się oddać jeden budynek z tego to w ramach tego. Drugi będzie prawdopodobnie budowany, ale nie wiadomo czy w tym roku, czy nie przesunie się to sprawa na dalszy etap, czyli na rok 98. No jest to po prostu pewien sposób, pewna forma rozwiązywania tego problemu mieszkaniowego. Myśmy tutaj dyskutując w gronie przewodniczących poszczególnych komisji, zarządu i prezydium, rozpatrywali różne możliwości, różne były dyskusje. Chciałbym, abyście Państwo ten problem tutaj na sesji dzisiaj w radnym, którzy nie byli obecni na spotkaniu, przybliżyli ze względu na to, że proszę Państwa, zabezpieczenie spraw mieszkaniowych dla społeczeństwa to jest jednym z zadań właśnie gminy i dyskusje były bardzo gorące i rzeczowe, bo mówiono również o tym, czy te mieszkania, w których musi partycypować osoba, która chce to mieszkanie uzyskać w 25%, czy to będą dla tych ludzi, którzy na liście czekają, na liście, która ma 60 osób w tej chwili zamkniętej liście, czekają na te mieszkania, czy ich będzie stać na płacenie tego plus kaucja, czy to są mieszkania tanie, czy drogie czynsze, bo tam w Śremie w tej chwili łącznie z kredytem płaci się 3,28 zł od metra kwadratowego. Z tego 1,20 zł to jest czysty czynsz, natomiast 2,08 zł to są koszty kredytu, jakie zaciągnęło Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które trzeba spłacać przez okres 25 lat. No jest sprawą oczywistą, że ludzie zamieszkujący w tych budynkach budowanych przez TBS nie ma możliwości wykupu tych mieszkań. Są to mieszkania czynszowe, czyli na zasadzie takiej, że jak się zawrze umowę najmu takiego mieszkania, to ten najemca może w tym mieszkaniu mieszkać tak długo jak zechce, prawda? W przypadku chęci wyprowadzenia z tego mieszkania nie ma takiej możliwości, ja takie pytanie również zadawałem, żeby wyprowadzić, że tak powiem, z tego ten 25% udział. Natomiast kaucja jest zwracana tak jak na zwykłych zasadach w każdej spółdzielni mieszkaniowej. Jeszcze raz powtarzam, proszę Państwa, jest to na pewno jeden ze sposobów częściowego rozwiązania problemu mieszkaniowego, jednak na pewno nie rozwiąże tego problemu radykalnie. Dyskutowaliśmy również na tym spotkaniu, ale ja nie chciałbym Państwu zabierać głos, bo i Pan Wojtowicz na pewno miał wiele do powiedzenia, i Pan Burmistrz, a osoby, które były, i Pani Tomczakowa, na pewno będą chcieli pewne rzeczy tutaj jeszcze na ten temat, ale ja myślę, że będzie Pani chciała. To proszę nie traktować tego jako wywołanie do odpowiedzi. Ja myślę, że następnie, proszę Państwa, tyle. Jeśli mieliście jeszcze coś na sumie w tych górach, to chętnie się z Państwem tym podzielę, a teraz bardzo bym prosił, abyście Państwo się na ten temat wypowiedzieli, a szczególnie te osoby, które brały udział w tych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Drugiego tej uchwały, a mianowicie w tym temacie przeniesienia majątku przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej mieszkaniowej do tego towarzystwa. Wiemy, że w tej chwili przedsiębiorca jest w opracowaniu, korzysta z instytucji, które opracowują zmianę tego statutu tego przedsiębiorstwa organizacyjno-prawną i jak to praktycznie powinno być to skoordynowane z tą naszą propozycją powołania Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ja rozumiem, że powołanie takiego towarzystwa wiąże się z jakimiś tam kosztami dla budżetu miasta i gminy, chociażby na samym starcie, to muszą być koszty tego towarzystwa opłacane. I dlatego mam taką propozycję, czy to jest w ogóle możliwe
w sytuacji przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, aby w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej bez wydzielania powstało właśnie to towarzystwo budownictwa społecznego. W samym przedsiębiorstwie, bo jak gdyby jedna jest dodatkowa komórka, ma to jedną dobrą zaletę, że w przypadku, gdyby po prostu ten pomysł, gdyby nie wypalił nam, praktycznie byłoby to łatwe do odwrócenia, prawda? A w momencie wyprowadzania, gdyby tego majątku z przedsiębiorstwa, w przypadku niepowodzenia tej inicjatywy, no, byśmy musieli tamte coś zrobić. Najprawdopodobniej musiałby powrócić ten majątek z powrotem do przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Także może tutaj, nie wiem, czy pan dyrektor jest obecny tutaj na sesji, może się ustosunkował do tej propozycji. To jest taka luźna, taka nasuwająca mi się w tej chwili. Tak, krowa, którą doimy, jak i koza, ma określoną ilość cycków, za które można ciągnąć, i tak samo budżet. Mamy dawać na szkoły. Przed chwilą słyszeliśmy, że mamy gospodarkę ściekową, która nas będzie określone kwoty z budżetu co miesiąc kosztowała. Mamy z budżetu i musimy wydawać na infrastrukturę, bo z jakiej racji Stare Miasto ma być mieć drogi, kanalizacje i wszystko, a peryferyjne osiedla nie mają nic. Lada chwila czeka nas na pewno służba zdrowia, na które trzeba określone będzie kwoty wydawać. Jest szereg innych problemów i ja już oglądając chociażby, na razie jeszcze z daleka, bo nie został komisji budżetowej przedstawiony budżet na dzisiejszy rok, ale już widzę, jakie cięcia trzeba w nim wykonać. Nie widzę możliwości uruchamiania, przepraszam za wyrażenie, dodatkowych cycków u tej krowy. Taką jest budżet, bo jest on określone i my, ile my zadań mamy ciągnąć razem? Czy my mamy długofalowy program priorytetowy, że na te lata, mieliśmy kiedyś, gadaliśmy na ten temat coś, że na te lata realizujemy to, na te lata realizujemy to. My na drugi rok przechodzimy już z zadłużeniem w realizacji infrastruktury. I z tego tytułu pozornie duża infrastruktura dostanie o połowę pieniędzy mniej, bo zadłużenie będziemy musieli płacić. No czym my jeszcze mamy budżet obciążać? Ja sobie nie wyobrażam, skąd wziąć na to wszystko pieniądze. Kredyt dobrze, ale do kredytu trzeba mieć wkład własny. Nikt nie da kredytu, jeżeli się nie ma określonego wkładu własnego. Coraz więcej zadań spada na gminy, bo gminy zgodnie z tym, co twierdzi rząd, są wiele bogatsze jak rząd i gminy mają wszystko finansować. Ostatnio słyszeliśmy od tej pani, jak był wywiad, że gospodarka mieszkaniowa, co właśnie odnośnie Śremu była ten cała rozmowa, że to przecież gminy są zobowiązane, gminy, wszystko gminy, tylko dotacje z góry nie idą na gminy. 1% ma przyjść więcej z podatku od osób fizycznych, ale co? Więc nie widzę możliwości, żeby się gmina w to angażowała finansowo budżetem. A majątek gminy to nie tylko budżet, ale to jest pieniądze, czyste pieniądze, ale jest majątek gminy. No jeszcze sport woła, daj turystyka, daj kultura, daj szpital, daj szkoły, daj wszyscy, tylko daj. A budżet nie jest z gumy, tak jak krowa nie ma tych więcej, te cztery cycki za przeproszeniem i nie można ciągnąć więcej. Nie wiem, ja jestem negatywnie ustosunkowana do tego. To jest moje prywatne zdanie, ale jako radna mam prawo je wypowiedzieć. Dziękuję. To tego budynku nie możemy. Pani radna Tomczak. Sprawa wygląda w ten sposób, że tak jak pani powiedziała, że jest ograniczona ilość cycków w tym budżecie i nie można więc ich spalić. To zależy, jakie wymiemy. Nie. 6 ani 8 milionów.
jest jednakowa. No więc o to chodzi. Pomijając tę dygresję, już nie mówiąc o ustawie sejmowej, która nas obowiązuje, ale statut, który żeśmy zatwierdzili, w rozdziale drugim tego statutu, w punkcie w paragrafie piątym, punkt siódmy brzmi: podstawowym zadaniem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej, w szczególności w zakresie, i punkt siódmy, komunalnego budownictwa mieszkaniowego. I ja nie mam nic przeciwko temu, żeby założyć towarzystwo TBS, bo coś trzeba robić. Natomiast, tak jak powiedział przewodniczący, TBS nie rozwiązuje sprawy. TBS to jest... Mieszkania w TBS-ie są droższe na dzień dzisiejszy jak w spółdzielniach mieszkaniowych. Jedynie co TBS nam daje, to nam daje, że daje ten preferencyjny kredyt 50%, którego spółdzielnia mieszkaniowa nie otrzyma, jeżeli by nie założyła TBS-u. Ale istnieje możliwość założenia TBS-u wspólnie... Nie przewracaj mi tu, bo nie pójdę, ja już się gubię, nie? Istnieje możliwość TBS-u założenia nie jako spółki jednoosobowej gminy z udziałem wyłączonych budynków z gospodarki komunalnej, ale istnieje założenie TBS-u wspólnie na przykład ze spółdzielnią mieszkaniową. Jest tutaj w tych materiałach, to jest. O czym nie wiedziałem, a dopiero wczoraj się tutaj przeczytałem na ten temat, że można założyć TBS wspólnie z spółdzielnią mieszkaniową i wtedy te koszty by były inne, inaczej rozłożone. Już nie byłoby to wszystko zwalone na gminę i ten. Jednakże trzeba zaznaczyć jeszcze jedną sprawę. Dlaczego ja powiedziałem, że TBS nie rozwiązuje sprawy? Dlatego, że tam są ograniczenia straszne. Tam muszą być zaświadczenia o zarobkach średniej krajowej, którą... 25% średniej krajowej. Tam są ograniczenia duże. Natomiast założyć TBS w ten sposób, jak brzmi ta uchwała, to ja będę głosował przeciw. Dlaczego? Dlatego, że jest tu powiedziane, że przekazać do TBS-u budynek w stanie surowym, który jest budowany przy ulicy Słonecznej. Szanowni radni, myśmy podjęli decyzję o budowie tego budynku, nie wiem, może jak niektórzy twierdzą za szybko, może źle, ale ja na posiedzeniu tutaj zarządu i wspólnie z komisją pytałem, co zrobimy z tą listą, na której jest 60 nazwisk. Część, może kilkanaście osób, może kilka osób z tego by się zachwyciło w tym TBS-ie. A co z resztą? Co z resztą? Ja nie wiem, jak sprawę rozstrzygnąć. Na dzień dzisiejszy może jeszcze spróbować rozmowy i czy nie założyć na przykład tego TBS-u, tak jak powiedziałem, ze spółdzielnią mieszkaniową, wspólnie. Czy to nie by było lepsze? Na dzień dzisiejszy ja nie wiem, naprawdę. I na dzień dzisiejszy podjąć uchwałę o założeniu tego TBS-u, czas ucieka, to jest fakt, że czas ucieka i coś trzeba zrobić, tylko co? Naprawdę nie potrafię powiedzieć co. Ale coś trzeba zrobić. Dziękuję. Stąd oczywiście tu głosów radnych, no i przede wszystkim pana kolegi Wojtowicza jako tego, który się boryka i z kolegami najbardziej z problemami mieszkaniowymi, bo na tych dyżurach przyjmuje tych ludzi potrzebujących. Moje zdanie osobiste jest takie, że jednak uczestnicząc w jednym ze spotkań, tym ostatnim, miałem jakiś swój pogląd, nie ukrywam, że teraz troszeczkę ten pogląd mi koledzy zamieszali. To znaczy dużo jest jednak zasianych wątpliwości, chociaż uważam, że my rozwiązać problem budynku czy budynku przy Słonecznej musimy jako Rada, to tego nie uciekniemy, ale czy TBS jest tym sposobem, sobie stawiam to pytanie. Czy
czy to może być fuzja, czy jest współudział ze spółdzielnią, też sobie stawiam pytanie. Nie ma nadal odpowiedzi na skutki finansowe jednego i drugiego, bo o tym nie wiemy, prawda? Poza tym, no, pojawia się ta uchwała, co prawda, ona jest spowodowana czasem. Rzeczywiście czas ucieka i możemy jako TVS nie zaistnieć i nie uzyskamy kredytu z tego funduszu. Ale powtarzam, dużo pytań sobie stawiam również, no i też wracam do pytania w budżecie. Na ile my tam się zmieścimy w tym budżecie, żeby zaistnieć z tym TBS-em? Na razie tyle. A to znaczy się refleksja, wiosek, jakby to nazwać. Ja byłbym za tym, żeby dziś wywołać taką uchwałę o założeniu TBS-u, ale tylko uchwała z paragrafem pierwszym. Natomiast pozostałe paragrafy na dzień dzisiejszy wyrzucić i upoważnić zarząd do rozmów i wtedy podejmować decyzję. Uchwała będzie, że Rada jest za założeniem TBS-u. Celowe. Że uznaje to za celowe. Będzie uchwała i to będzie miał zarząd do dalszej pracy. Ale bez z wyłączeniem pozostałych paragrafów. Istnieje taka możliwość, żeby tylko był paragraf pierwszy, że Rada widzi konieczność założenia TBS-u. A w jaki sposób to zrobimy? Dalsza sprawa. To znaczy na to... Do tej spółki, w sensie aportu i w sensie gotówki, bo przecież ta spółka z pierwszym dniem, nawet jeszcze nie działalności, ale zakładania, to pójdą na założenie tej spółki określone środki, więc muszą być w budżecie także zapewnione określone środki obrotowe. Ponieważ o tym nie było mowy tu na tym spotkaniu z kolegami ze Śremu, ale z całą tutaj mocą należy to podkreślić, że ta spółka także nas będzie kosztowała jeszcze przed tym, zanim zaistnieje. I stąd trzeba by się zastanowić, czy te środki, ja zaproponowałem tutaj, podobnie jak zresztą w Śremie, umieszczenie całej substancji mieszkaniowej. Problem zresztą jaki, czy węższej, czy mniejszej, czy także na terenie gminy, wsi poszczególnych znajdujących się, jeżeli chodzi o zarząd, tym mieniem, czy byśmy tylko ten budynek w stanie surowym, ten budynek nie jest wyceniony, nie wiadomo jaka jest wartość tego budynku, nie wiadomo jaka jest wartość działki, na której on stoi, nie wiadomo jaka jest wartość zasobów mieszkaniowych, bo oczywiście no w sensie aportu trzeba dokładnie podać z dokładnością do jednej złotówki tą wartość majątku, której gmina postanowiłaby ulokować. Także całe prace związane z tym przygotowaniem, no one potrwają w czasie. Już nie mówię o tym, że i sama rejestracja spółki, rejestracja w sądzie, uzyskanie regonów tam i tak dalej, to wszystko też trwa w czasie. Więc jeżeli by dzisiaj radni nie zdecydują się na dokreślenie, że tak powiem, no bo jakichś elementów, z czego by się ta spółka miała składać, to oczywiście to będzie uchwała pierwsza, druga będzie jakby akceptująca pewne działania zarządu, który można zobowiązać do pewnych działań. Druga uchwała, ale zarząd też myślę przez parę miesięcy by się dopiero musiał tutaj do różnych alternatywnych propozycji, bo o co chodzi tutaj, powoduje ta propozycja podział jakby przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w obecnym kształcie. Trzecim elementem jest i to, nawet takie koncepcje były, bo można przedsiębiorstwo całe przekształcić tenże TBS i wtedy wszystkie elementy dotyczące działalności przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej umieści w działalności w zakresie przedmiotowym tejże spółki, ponieważ my mamy w terminie do połowy tego roku obowiązek przekształcenia tegoż przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w jednoosobową spółkę gminy. Można by połączyć, można by rozdzielić, tu jest propozycja rozdzielenia tego przedsiębiorstwa jakby na... Ale to nas nie uchroni od tego, że ta spółka w połowie roku, prawdopodobnie na termin czas ostateczny, że ona w połowie roku musi powstać. Czy nam się to podoba, czy nie. Wtedy oczywiście byłyby albo jedna spółka, albo dwie spółki, w zależności także od woli rady, czy powiedzmy koncepcji przedstawionej przez zarząd. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że zarząd no, musiałby, myślę, nad jakimś materiałem pracować, konkretnym, już. Czy konkretniejszym niż tylko umieszczenie, że wolą Rady jest zobowiązanie zarządu do przygotowania koncepcji powstania spółki pod nazwą. Żeby zarząd miał jakiś już
bazowy materiał, z którego powinien wyjść, bo tak, no to są prace takie teoretyczne i powiedzmy studyjne. W fazie restrukturyzacji, w fazie przekształcenia w jednoosobową spółkę. Prowadzi to konsultowała firma, która no, ma renomę w Polsce, teraz robi już parę set przedsiębiorstw, biznes ekspert z Poznania. I wersja TBS-u wyszła niedawno dopiero. Natomiast firma, która robi restrukturyzację, uważam, że ten temat też prawdopodobnie pognęła, ponieważ kwestia mieszkaniówki. Mieszkaniówka jest gminy, przedsiębiorstwo jest, mają w zarządzie, a właściwie to mają nieprawidłowo, ponieważ te budynki znajdują się na stanie w przedsiębiorstwie. Wydzielenie mieszkaniówki nie ma problemu, nie ma żadnego problemu. I prawdopodobnie eksperci ci będą się przymierzali do tego, żeby w ogóle mieszkaniówkę zaproponować urzędowi, wydzielenie tej mieszkaniówki ze spółki jednoosobowej. Natomiast zdanie prowadzącego te przekształcenia jest takie, że połączenie TDS-u w jedno organizm w przedsiębiorstwie to stworzy molocha, bo jeszcze będzie budownictwo w tym układzie. Ale ja nie chciałbym tutaj stanowiska zajmować w tym przedmiocie. Ja się umawiałem z panem Łądkowskim, który prowadzi restrukturyzację w przedsiębiorstwie, że uzgodnię sobie z panem przewodniczącym i z burmistrzem spotkanie na razie 4 osoby, żeby po prostu zapoznać i pana przewodniczącego i pana burmistrza, jak daleko wygląda sprawa w przedsiębiorstwie, ponieważ my się w tej chwili borykamy z uwłaszczeniem. Nie ma jeszcze ksiąg wieczystych, a żeby był porządek przy przekształcaniu, to kwestia uwłaszczenia powinna być zatrzymana w sposób jednoznaczny. Żeby nie było jakiegokolwiek majątku, który nie wiadomo, kogo to jest. Musi być sprawa jednoznacznie ustawiona. Także ja osobiście nie widzę żadnego problemu w zakresie wydzielenia mieszkaniówki z przedsiębiorstwa, czy ze spółki, żeby on nie wszedł do spółki jednoosobowej komunalnej, a wszedł do TBS-u. Ale po prostu mówię, że nie chciałbym zabrać tych głosów, ponieważ jesteśmy dopiero na wstępnym etapie i podejrzewam, że na początku lutego jesteśmy gotowi przygotować takie spotkanie, z tym, że tutaj pan burmistrz i pan przewodniczący musi powiedzieć kiedy, ponieważ z kolei ten mój ekspert jest taki, że on też jest latającym takim holendrem po całej Polsce. To ja na tyle dziękuję. Wniosek albo moja opinia w tej sprawie, jestem zdania, że tą dzisiejszą dyskusję należy potraktować jako dyskusję i tą uchwałę jak gdyby zostawić do dalszego dopracowania, czy w ogóle tą sprawę zostawić do dalszego dopracowania, a nie podejmować dzisiaj uchwały. Natomiast o ile zgadzam się z tym, z panią Magdą, że faktycznie zarząd nie jest w stanie z tego zrobić, tylko że my zlecając zarządowi mówimy, że zarząd ma się uporać z tym problemem. To nie znaczy, że zarząd ma to robić, ma nad tym pracować, korzystając z pomocy i z doradztwa ludzi, którzy są w tych sprawach kompetentni, którzy są ekspertami. To jest zrozumiałe, że tak to właśnie ma wyglądać, więc myślę, że tutaj, że za tym idą pieniądze, to jest sprawa oczywista, tylko że będąc też członkiem Komisji Budżetowej wiem, jak będzie trudno jakieś pieniądze znaleźć, ale jeżeli przekształcamy przedsiębiorstwo, to musimy to zrobić porządnie, dlatego trzeba skorzystać z pomocy ludzi, którzy fachowo nam tutaj doradzą. Jeśli chcemy wchodzić w jakąś spółkę, czy chcemy, żeby coś takiego powstało, musimy też to zrobić porządnie, po to, żeby to miało ręce i nogi i tutaj też trzeba się liczyć z kosztami, więc tak ja tego... Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za wodę i ścieki. Macie Państwo projekt tejże uchwały. Chciałem tylko zaznaczyć, że projekt był konsultowany i omawiany, myślę, że szczegółowo, koszty kalkulacyjne na tradycyjnej już na Komisji Ochrony Środowiska. I prosił Was w takim razie o zabieranie głosu w tej materii. Myślę, że na początek, żeby przybliżyć nam problem, oddamy głos przewodniczącemu tej komisji. Proszę bardzo. Przywołany przez przedsiębiorcę gospodarki komunalnej mieszkaniowej, a mianowicie podwyżka wody i ścieków. Proszę Państwa, dostarczone została na Komisji Ochrony Środowiska szczegółowa kalkulacja, uwzględniająca wszystkie elementy
tejże kalkulacji. Tworzenie kalkulacji oczywiście jest warunkowane ustawą, która mówi o sposobie naliczania wszelkiego rodzaju opłat i sposobie wyliczania jednego metra sześciennego ścieku czy też wody. Ta kalkulacja została zrobiona zgodnie z przepisami. Pozwoliłem sobie z tej kalkulacji, którą Państwu za chwilę postaram się skrótowo omówić, wyliczyć strukturę kosztów. Jak ona się kształtuje w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej w porównaniu z innymi tego typu zakładami. Oczywiście porównywać jest bardzo trudno wszelkiego rodzaju kalkulacje i ceny jednostkowe wody z tego względu, że warunkowane to jest oczywiście sposobem uzdatniania wody, jakością tej wody surowej, także trudno jest porównywać bezpośrednio jakość wody w Olsztynie, czy w Rakoniewicach, czy też w innym miejscu. I tak, jeżeli chodzi o amortyzację, amortyzacja stanowi w przedsiębiorstwie 20,1% ogólnych kosztów wytwarzania wody, ceny jednego metra sześciennego wody. Także podając na przykład 20%, to mówię o tym, że w cenie jednego metra sześciennego wody 20% stanowi amortyzacja. Energia elektryczna stanowi 14%. Płace z narzutami stanowią 28%. Materiały, opłaty za pobór wody, praktycznie jest to minimalna wartość, niezależna od przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, ona rokrocznie wzrasta, ogłaszane też w dzienniku ustaw. To są stałe opłaty związane z poborem wód stanowiących własność państwa. Materiały bezpośrednie stanowią 8,3%, koszty zakupu 1%, remonty i konserwacje 2,9%, opłaty za analizy wody fizyko-chemicznej i bakteriologicznej 0,7%. Pozostałe koszty materialne i niematerialne, to jest podatek, ubezpieczenia, legalizacja bluty, telefony itd. stanowią 1,9%. Koszty wydziałowe stanowią 4%, czyli tego zakładu wodociągowego. I proszę Państwa, koszty ogólnozakładowe w cenie wody stanowią 18,8%. Tutaj praktycznie, jeżeli Państwo zwrócicie uwagę, te koszty wytworzenia bezpośrednio, a mianowicie materiału, energii, powiedzmy sobie szczerze, są, ja uważam, na niskim poziomie. Natomiast dwie rzeczy mogą tutaj ponad średnio, można tak powiedzieć, choć z zastrzeżeniem, że trudno to porównywać, są dość wysokie. Natomiast koszty płac z narzutami stanowią 28%. Oczywiście dla wyjaśnienia podam, że średnia zakładka w tym dziale w przedsiębiorstwie nie jest wysoka, bo wynosi 660 zł brutto w dziale wodociągów i kanalizacji. I oczywiście tutaj są koszty ogólnozakładowe w wysokości 23% od kosztów wytwarzania, natomiast w cenie jednostkowej stanowią 18%. I tutaj może nie są wysokie koszty, tylko tutaj członkowie komisji również ja zwróciłem uwagę, że koszty są liczone od wszystkich pozycji. Oczywiście tak można oczywiście tak kalkulację przeprowadzać, ale tutaj zwróciliśmy uwagę, że to jest jak gdyby w pewnym sensie podnoszenie sobie amortyzacji. Oczywiście to nie miałoby żadnego znaczenia, bo o ile wyłączona by została amortyzacja z kosztów ogólnych, to po prostu zostałby podniesiony koszt ogólnozakładowy. I jeszcze jedna uwaga. Komisja Ochrony Środowiska sprawdzała pod względem formalno-prawnym, natomiast i obowiązujących przepisów, natomiast trudno się ustosunkować komisji do kosztów wydziałowych, które są bardzo niskie moim zdaniem, natomiast i trudno nam się ustosunkować do kosztów ogólnozakładowych, które też są powiedzmy w tych granicach w województwie, w kraju są na tym poziomie. Wzrost kosztów energii i innych, o wzrost, można krótko powiedzieć, o wzrost inflacji. Była jeszcze taka uwaga. Rada Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szanowni Państwo, wielu z Państwa wie, bo było na spotkaniu dotyczącym spraw restrukturyzacji klubu piłki nożnej w Olsztynie, łącznie z modernizacją obiektów sportowych, którymi zarazuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. W miesiącu listopadzie
spłynęło do Rady Miejskiej pismo, dokładnie 13 listopada pisane, spłynęło pismo od Klubu Sportowego Grom w Olsztynie następującej treści. Zarząd klubu zawiadamia, że pan Zbigniew Dżemała, właściciel firmy Intergropin Auto, złożył propozycję zmiany w organizacji funkcjonowania klubu Grom. Propozycje zmian polegają na utworzeniu w Olsztynie na bazie rezerw KS Grogi Wyskowowia, grających obecnie w czwartej lidze regionu Wielkopolskiego oraz piłkarzy drużyny KS Grom, grających w klasie A, zespołu grającego w czwartej lidze. Należy podkreślić, że rezerwy KS Grogi Wyskowowia, Grogi Wielkopolskiej są liderem w grupie czwartej ligi i mają szansę na awans do trzeciej ligi piłkarskiej regionu Wielkopolskiego. Przeprowadzone zmiany mogą nastąpić od sezonu rozgrywek 97-98, to jest praktycznie rzecz biorąc od sierpnia, od rozpoczęcia sezonu, czyli od sierpnia 97. Ponieważ zmiany dotyczą klubów grających w dwóch różnych regionach, pan Zbigniew Dżemała zobowiązuje się załatwić przeniesienie zespołu grających w ramach połączonych klubów do regionu poznańsko-wielkopolskiego. Warunkiem dokonania proponowanych zmian jest zabezpieczenie finansowe klubu, zapewniające odpowiednią działalność drużyn czwartej ligi czy lub trzeciej oraz wszystkich drużyn juniorów i tamkarzy starszych i młodszych grających obecnie w klubie. Orientacyjny koszt rocznej działalności klubu kształtuje się w granicach 300 tysięcy złotych. Pan Zbigniew Dżemała ze swojej strony zapewnia przekazanie do drużyny gromu zawodników i szkoleniowców oraz finansowanie częściowe działalności w 50%, to jest około 150 tysięcy złotych. W związku z powyższym zarząd klubu zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości sfinansowania pozostałej części, to jest 150 tysięcy złotych, uwzględnienie tej kwoty w budżecie na 97 rok, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dotowania klubu w latach następnych. Środki na finansowanie klubu powinny obejmować cały rok 97, ponieważ w pierwszym półroczu tego roku niezbędne jest przeznaczenie ich na remont boiska i zapleczu. Oferta złożona przez pana Dżemałę stwarza warunki powstania klubu piłkarskiego zaspokajającego rangę miasta Olsztyna oraz umożliwi społeczeństwu miasta i gminy Olsztyn oglądanie spotkań piłkarskich na odpowiednim poziomie. Gra pierwszego zespołu w rozgrywkach ligi w przypadku awansu do trzeciej ligi na terenie takich miast jak Szczecin, Poznań, Kołobrzeg, Starkach, Koszalin, Świnoujście będą dobrą wizytówką dla Olsztyna i stwarza możliwości promocji naszego miasta i regionu na terenie kraju. Pozostałem ze sportowym pozdrowieniem za zarząd wiceprezes Bardzo Kajer i prezes Zdzisław Ankiewicz. To pismo wpłynęło do Rady Miejskiej na skutek spotkania, jakie miało miejsce w Ośrodku Sportu i Rekreacji z panem Zbigniewem Dżemałą i następnie odbyło się po miesięcznym okresie, jeśli dobrze pamiętam datę, już tu nie będę mówił, żeby nie pomylić, odbyło się następne spotkanie już w znacznie poszerzonym gronie z udziałem dużej grupy radnych, gdzie zostały podane dalsze szczegóły, ewentualne możliwości sfinalizowania tej fuzji między Olsztyńskim Klubem Piłkarskim Grom a Intergropin Dyskowoli. Na tym spotkaniu była obecna, jeszcze raz powtarzam, duża grupa radnych. Oczywiście nie było podejmowanych żadnych decyzji, bo to nie było uprawnione do takich podejmowania takich decyzji. W wyniku tego drugiego spotkania przedstawiłem ten problem państwu na ostatniej sesji w jednym z ostatnich punktów, tak jak zresztą dzisiaj ma to również miejsce w samej końcówce sesji Rady Miejskiej. Zwróciliśmy się z prośbą do zarządu o ewentualne przygotowanie propozycji znalezienia tych pieniędzy na remont boiska i zaplecza, czyli praktycznie rzecz biorąc na remont tego kompleksu sportowego, jak nazywa się Osier w Olsztynie, oraz możliwości dalszego finansowania z budżetu drużyny w sezonie 97-98, która była po części oparta o zawodników, najzdolniejszych zawodników Gromu i zawodników, których chciał przekazać tutaj do Olsztyna pan Dżemała razem z trenerem, który ten zespół w tej chwili prowadzi, a zespół prowadzi te, rozgrywa swoje mecze w Ptaszkowie parę kilometrów od Grodziska. Jest to drugi zespół dyskowolny. W wyniku prośby, jaką skierowałem do zarządu w imieniu państwa, w dniu 8 stycznia 1997 roku wpłynęło do Biura Rady Miejskiej na moje ręce pismo następującej treści. W związku ze spotkaniem odbytym w dniu 17 grudnia, to jest to drugie spotkanie, które miało miejsce z panem Dżemałą, w sprawie finansowania klubu sportowego Grom w Olsztynie, zarząd miejski, biorąc pod uwagę argumenty inicjatora przedsięwzięcia pana Zbigniewa Dżemały,
oraz możliwości budżetu wykorzystania majątku gminy postanowił zaproponować następujące rozwiązanie. A. Sprzedać część majątku będącego użytkowaniu ośrodka sportu i rekreacji znajdującego się w Karpicku, na przykład kempingi, a środki uzyskane, to są te domki ludziskowe, tak to nazwą inaczej, a środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na przystosowanie ośrodka sportu i rekreacji, w tym również płyty boiska, do potrzeb proponowanego klubu piłkarskiego. Punkt B. Środki na pozostałe potrzeby klubu przeznaczyć z części opłat uzyskanych z płatnych miejsc parkingowych. Państwo wiecie, że jest przygotowana taka uchwała dotycząca rozpisania projektu odnośnie gospodarowania tymi parkingami w formie przetargu musi się dobrać. Jest taka możliwość, zarząd tutaj widzi, że część tych ulic, czy część tych miejsc parkingowych, które były wyznaczone właśnie do płatnych miejsc parkingowych, mógłby obsługiwać klub piłkarski, który miałby powstać. Oraz punkt C. Uzyskać środki z dotacji od Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, bo o takich również była mowa na spotkaniu 17 grudnia. W efekcie tego stanowiska zarządu na ręce zarządu miasta w Olsztynie w dniu 7 stycznia wpłynęło pismo Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, które pozwolę sobie Państwu czytać. Zwracamy się z ponowną prośbą o rozpoczęcie sprzedaży obiektów w OTW Karpicko, w pierwszej kolejności domki kampingowe, aktualny ich stan pozwala osiągnąć według naszych rozeznań w granicach 10 do 12 tysięcy nowych złotych. W chwili aktualnej prawie wszyscy dzierżawcy są zainteresowani ich wykupem. Według oświadczeń dzierżawców i aktualny stan prawny, dzierżawa, a nie własność, powstrzymuje ich od inwestowania w domki, których wartość w związku z tym będzie z roku na rok spadała. W pierwszej fazie sprzedało się 17 domków, takie są przewidywania, po 10 tysięcy złotych, to jest 170 tysięcy złotych. Budynek socjalny, jak ubikacja Pryszlica, około 30 tysięcy złotych. Budynek noclegowy, 20 miejsc plus świetlica, około 50 tysięcy złotych. Sklep spożywczy około 30 tysięcy złotych, kiosk ruchu z terenem pod rozbudowę około 10 tysięcy złotych. Razem przypuszczalny dochód ze sprzedaży wyżej wymienionych obiektów powinien wynieść około 250 do 290 tysięcy złotych. Całą kwotę należałoby przeznaczyć na modernizację stadionu i hotelu. W drugiej fazie sprzedaży należałoby w formie przetargu rozpatrzyć sprzedaż restauracji Słoneczna, około 150 tysięcy złotych, siedziba Intergroping Auto około 70-80 tysięcy złotych, chłodnie przy Słonecznej około 10 tysięcy złotych, razem 230 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dalszą modernizację stadionu i całej infrastruktury stadionu. Zainwestowane przez nas około 250 tysięcy złotych w modernizację w pierwszej kolejności płyty boiska głównego, szatni, hotelu pozwoli o ubieganie się o środki finansowe z UKFIT-u w Warszawie, Wojewody Zielonogórskiego, Tutoriatora Sportowego i tym podobnie. Gdyż warunkiem ubiegania się o wyżej wymienione środki jest w pierwszej kolejności uruchomienie środków własnych. Modernizacja stadionu staje się koniecznością, gdyż w mieście turystycznym, jakim jest Olsztyn, potrzebne jest zaplecze sportowe na miarę aspiracji Olsztyna. Ponadto w przyszłości powinno przynieść to konkretne korzyści zorganizowanych na naszych obiektach sportowych obozów kondycyjnych przez kluby sportowe, organizacje imprez sportowych oraz wojewódzkie, regionalne i krajowe. Zwracając się ponownie na rozpatrzenie tego tematu, mam na celu wyłącznie troskę o dobre imię sportu w naszym mieście do zaangażowania środków z budżetu samorządu. Z poważaniem dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Grzegorz Kaducki. Na pismo, które Państwu przed chwileczką przeczytałem, Zarząd Miejski dnia 22 stycznia odpowiedział do dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Zarząd Miejski w Olsztynie zapoznał się z Pańskim wnioskiem z dnia 7 stycznia 1997 roku dotyczącym sprzedaży obiektów OTW Karpicko. Zarząd Miejski popiera sprzedaż w pierwszej kolejności domków kempingowych, budynku socjalnego, budynku noclegowni, sklepu spożywczego i kiosku ruchu pod warunkiem przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży na modernizację stadionu i hotelu. Za zarząd burmistrz miasta Jan Koziołek. Proszę Państwa, temat na pewno wszystkim Państwu, to jest tyle dokumentacji takiej stricte na papierze. Temat na pewno Państwu wszystkim jest doskonale znany. Mówi się szeroko, pisze się w naszej prasie lokalnej, bo nie dalej jak wczorajszy dzień po dniu również był artykuł Kluczy Węgry, co prawda. Była również informacja przekazana w Głosie Olsztyńskim. Nie mam
telewizji kablowej, ale podejrzewam, że również tam jakieś informacje z tych spotkań były przekazywane, także społeczeństwo po części jest poinformowane sprawą, że taka propozycja została złożona, chociaż na pewno nie do końca i nie do wszystkich niuansach i nie na pewno na bazie tych materiałów, które przed chwileczką Państwu tutaj przeczytałem. Chciałbym, abyśmy odbyli teraz rzeczową dyskusję na temat tej propozycji złożonej przez pana Zbigniewa Drzemałę i przede wszystkim złożonej na ręce obecnego zarządu klubu GROM i w wyniku tego wpłynęło do miasta, do Rady Miejskiej pismo skierowane właśnie przez obecny zarząd klubu GROM, który poparty jest, że tak powiem, pismami skierowanymi przez ośrodek dyrektora ośrodku sportu i rekreacji celem ewentualnego uruchomienia środków ze sprzedaży tej pierwszej części majątku dotyczącej domów kempingowych, noclegowni, sklepu, kiosku i tak dalej. Tej pierwszej części, o której mówiłem, bez naruszania na dzień dzisiejszy, bo takiej decyzji zarząd nie wie, dotyczącej sprzedaży czy restauracji stanowiska, czy budynków, których obecnie mieszczą się częściowo pomieszczenia na firmach Intergropi pana Dziemali, która prowadzi tam produkty. Proszę bardzo. Dlaczego żeśmy tych listów nie dostali w materiałach? Bo żeby się ustosunkować do listu pana Kazowskiego, to trzeba to widzieć, a nie słyszeć. I w tej chwili o co? Przecież ja nie wiem, o czym była mowa. Ja słyszę tyle informacji po kolei. Powiedziałam, są ludzie słuchowcy i są wzrokowcy. Ja czego nie widzę, tego nie słyszę. Tym bardziej, jeżeli się ma ustosunkować do cyfr. To jest pierwszy i zasadniczy zarzut. Drugie, ja byłam na spotkaniu w Osirze z panem Drzymałą. Rozmawiałam z panem Drzymałą oficjalnie ze wszystkimi i rozmawiałam z nim potem to, co mu miałam do powiedzenia w cztery oczy. I to powtórzę tutaj. I jeszcze jedno, na ze spotkania w Osirze była wyraźnie mowa, że zakład gmina ma dać 3 miliardy złotych, ale najpierw ma GROM poszukać miliard złotych u sponsorów. To było wyraźnie powiedziane i było powiedziane, że ma poszukać sobie menedżera, jednego albo dwóch, który będzie tym wszystkim zarządzał i chciał się sobie na głowę ten kłopot wziąć. I wtedy ja w przerwie powiedziałam do pana Drzymały: panie Drzymała, pan ma prywatne przedsiębiorstwo, pan ma swoją własną księgową, pan ma swoich niepełnosprawnych i pan ma swoje możliwości, dając pracę niepełnosprawnym, odpisów, zysku, podatku. Gmina tych wszystkich możliwości, co pan nie ma, bo pan u siebie jest decydentem, pan sam mówi i robi to, co chce, daje to, co chce. A gmina musi wiedzieć, komu daje, na co daje i musi mieć na to aprobatę nie tylko radnych, ale także społeczeństwa. I istnieje w budżecie takie coś, o czym już wspominałam troszeczkę tutaj, weselej powiedziawszy, jak priorytety pewne. Ja w tej chwili, proszę Państwa, nie widzę tego miliarda, który miał zebrać GROM. Nie widzę tych menedżerów, nie słyszę o tym. A jeśli chodzi o budżet i raczej wyliczenia pana Kazuckiego, to dla mnie nie jest to żadne wyliczenie, to nie jest dla mnie jako finansisty konkretny list. To jest nic, proszę Państwa. Mamy tyle i tyle budynków, powierzchnia taka i taka, czynsz dzierżawny za tyle i tyle wynosi w tej chwili, uzyskujemy z dzierżawy tyle i tyle, ze sprzedaży uzyskamy prawdopodobnie tyle i tyle. Czy będą wszyscy chcieli, czy nie, my musimy wymówić warunki umowy, musimy załatwić to i to, przeprowadzenie szczegółowej kalkulacji wszystkiego. Przeprowadzenie kalkulacji, co nam się lepiej kalkuluje. Czy wydzierżawić te budynki dalej i porobić w nich konieczne inwestycje, czy wydzierżawić je na zasadzie wilgi,
gdzie sami inwestują, a my zwalniamy z czegoś? Przecież rachunki to nie jest ględzenie, to jest tylko konkretne cyfry. Trzeba za każdym słowem podstawić jakąś cyfrę. Jeżeli mówimy, że sprzedać taki budynek, my musimy zaraz zatem powiedzieć, ile z tego tytułu tracimy z dzierżawy, ile możemy uzyskać ze sprzedaży. No proszę Państwa, no nie można gadać o budżecie w ślepo, bez konkretnych kalkulacji, przedstawienia konkretnych wartości. W tej chwili jasne, że na takim, tak jak się wyraziłam w Posirze, tak i będę na tym stadionie z takim niedługo pasmy i tego nie cofnę. Łatki są zmruszałe, brudne, tam są, wymagałoby wszystko odnowienia. Ale proszę Państwa, jeżeli będziemy rozmawiać na temat stadionu, to musimy wiedzieć, proszę bardzo, odtworzenie płyty boiska, przypuszczalny koszt taki i taki, wzorując się na kalkulacjach jakiegokolwiek klubu sportowego czy skoro, czy na rzeczoznawcy. Odtworzenie bieżni tyle, odtworzenie ławek, bo te co są, to albo się dostanie drzazgę, nie powiem gdzie, albo się podrze pończochy czy suknie. Proszę Państwa, i odtworzenie łaźni, doprowadzenie do tego, ile będzie kosztowała odnowa sala, czy przerobienie, czy przystosowanie do innych zadań kręgielni. No my nie wiemy nic, my mamy gadać o boisku, o czym dzieciu mówi ta rang i Bóg wie nie co. Czegoś. No na miłość boską, czy nie istnieją jakieś inne możliwości, coś, żeby nam przedstawić raz naprawdę porządną kalkulację? I no zawsze się nas ma za dzieci, którym się opowiada bajki jakieś o znaczeniu miasta, priorytetach, sportu, owszem wszystkiego, ja się z wszystkim zgadzam. Tylko nauczmy się wreszcie liczyć i przedstawiać konkretne kalkulacje. Przestańcie nas wreszcie wszystkich traktować tak jak dzieci, którym się jakieś bajki opowiada. Bo zanim coś zacznie procentować i przynosić dochody na tyle chociażby, żeby starczyło na pensję dla wszystkich pracowników tam zatrudnionych, a widzimy, że tego roku już nie starczyło, to my musimy wiedzieć, ile co roku będziemy musieli z tego tytułu do budżetu dołożyć. A budżet nie jest z gumy, a mamy ważniejsze potrzeby. I ja mam iść do ludzi, mówić o przedszkolach, o czymś i powiem, kochani, nie dałam wam. Musimy obciąć przedszkola, a damy tam na boisko tyle i tyle. Nie, tak nie mogę powiedzieć i ja się tak nie odważę. Nigdy powiedzieć, nie zrobimy drogi, bo damy na rekultywację boiska. Nie, nie mogę tak powiedzieć. Krajec tak, kraj jakby materiału staje. I proszę Państwa, ja się tylko boję, że na końcu, teraz jest mały program sprzedaży tylko tego wszystkiego, bez kalkulacji, bez uzasadnienia, bez niczego.
To są, to jak już powiedziałam, to co się nam mówi, to są bajki, a nie uzasadnienia. Ale proszę Państwa, my na końcu to sprzedamy osiem, tam nie będzie potrzebny nikt, bo stadion domy Gromowi i niech się gospodarzą. I werdykt, przepraszam za niemieckie słowo. Bo tak wygląda na to. Łatwo jest sprzedać coś. Z kolei Słoneczną, z kolei tam, te, gdzie pan Grzymała jest, tylko z tego wszystkiego są w tej chwili dochody konkretne za dzierżawę i z tych konkretnych dochodów są opłacane, cały OSIR jest. Ja się zgadzam z tym, że można to i trzeba to wszystko remontować, ale to jest praca rozłożona na lata, nie od razu i nie bez kalkulacji. I zacznijmy nareszcie pracować koncepcyjnie i tak menedżersko. Z ołówkiem i z kalkulatorem w ręce i z komputerem, bo już kalkulator tu nie starczy. To jest głos może wołającego na puszczy, ale przecież nikt mi nie będzie bajek opowiadał. Dziękuję. Wyrażone obiekty, które miały być pierwsze wersji sprzedane, mają wpływ na pracę, na płacę pracowników OSIR-u. Pozwoliłem sobie zrobić taki wyciąg i mogę tutaj Państwu powiedzieć, że generalnie na rok potrzeba 1,5 miliarda złotych z pochodnymi. Natomiast z tych obiektów, o których mówił dyrektor Kazucki w swoim piśmie, ja nie twierdzę, że to są kwoty, które będą uzyskane, bo nikt tego nie potrafi na dzień dzisiejszy powiedzieć. Z tych domków i z tych trzech dodatkowych obiektów towarzyszących. Dzierżawy wpływające do budżetu miasta czy do OSIR-u to jest tak. Za domkiem 24 800 zł, za noclegownię 5 860 zł, za sklepik i kiosk 4 000. Razem jest to 30 000 zł, czyli to jest dokładnie z tych czterech obiektów 1/5 tego, co jest potrzebne na płace. I proszę nie szafować w opinii publicznej argumentami, że to są podstawowe pieniądze, które idą na płace pracowników OSIR-u. To ja na razie tyle z dyskusji na ten temat. Proszę bardzo, radny Luchman się zgłasza, panie przewodniczący, moment, tak? I radny Zieliński. Panie przewodniczący, ja ośmielę się, ja nie chciałem tego mówić, ale ja się ośmielę stwierdzić takie coś. Każdy z nas ma prawo powiedzieć swoje zdanie. I ja nie wiem, czy pani Magda szafuje opinią publiczną, czy i tak dalej, i tak dalej. To, co pan teraz powiedział, to jest szafowanie. To jest szafowanie, proszę pana. I ja mam taką prośbę, że jeżeli pan jest w coś zaangażowany emocjonalnie, to proszę panować nie tylko nad salą, ale również nad swoimi nerwami. I teraz chciałem się ustosunkować do dwóch spraw. Po pierwsze, do sprawy OSIR-u. Wychodzę z takiego założenia, że pan dyrektor Kazucki jest dyrektorem zakładu gospodarczego. Jako dyrektor zakładu gospodarczego musi sobie zdawać sprawę z tego, że ma do spełnienia określone zadania, w tym również utrzymanie czy zorganizowanie, zgromadzenie określonych środków na wypłaty dla pracowników. Jako dyrektor zakładu gospodarczego musi prowadzić jakąś planową gospodarkę w tym zakładzie. Ja się bardzo mocno zastanawiam, dlaczego każdy ruch, który ma wykonać dyrektor zakładu gospodarczego, jakim jest OSIR, musi być konsultowany z zarządem i musi być konsultowany z radą. Ja bym chciał, żebyśmy my dyrektora oceniali po jego posunięciach, po jego sukcesach, a nie mówili mu, zanim on cokolwiek zrobi, co ma zrobić, czy ma zrobić. Bo w takim razie albo on nie potrafi być samodzielnym dyrektorem firmy pod tytułem OSIR, albo my mu po prostu w tym przeszkadzamy. To jest jedno. I dyrektor jeszcze musi się zdawać sprawę z tego, o czym powiedziała pani Magda, że określone są możliwości budżetu miasta. I musi zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli chce w jakimś tam szybkim terminie doprowadzić do sprzedaży czy modernizacji obiektów, którymi zarządza, to musi szukać środków również z zewnątrz. Budżet miasta może przeznaczyć na sport określone pieniądze w danym roku. I w tym roku może to być tyle, za rok może być mniej lub więcej, w zależności od tego, co uznamy, że w tym budżecie jest ważniejsze, potrzebniejsze
co jest istotniejsze do zrealizowania. Gmina chce być gminą turystyczną, chce być gminą ekologiczną. Proszę Państwa, nie mówmy o tym, że nasza gmina jest turystyczna, że jest ekologiczna. Ona będzie, ale jak my spełnimy mnóstwo różnych warunków, których żeśmy jeszcze nie spełnili. Nie opowiadajmy sobie bzdur, że to już jest gmina ekologiczna, że to jest gmina turystyczna. Z czym? I sprawa klubu sportowego Grobu. Proszę Państwa, ja pierwsze co zrobię, to jeżeli ten klub ze swoim zarządem, ze swoimi władzami dostanie 1,5 miliarda na to, żeby się zreorganizować, żeby się zrestrukturyzować, to ja będę wszystkie kluby w gminie namawiał do tego, żeby im też wystąpiły z wnioskiem, dogadały się z klubem z Wrocławia, z Zielonej Góry, nie wiem kim jeszcze, i też im dać po 1,5 miliarda. A czemu nie? A czemu klub Grom w Olsztyn ma być w jakiś szczególny sposób traktowany w tej gminie? Dajemy na sport tyle, są odpowiednie struktury do podziału środków i niech one stwierdzą, ile któremu klubowi dać. A jeżeli klub Grom ma aspiracje, to niech szuka pieniędzy, niech szuka sponsorów, niech się dogaduje z panem Drzymałą i jeszcze nie wiem z kim, ale musi mieć świadomość tego, że gmina nie będzie utrzymywała jednego klubu, a reszta niech się rozwali. Bo my chcemy mieć Grom, który nas będzie reprezentował. A czemu Groma, nie Chorzemin na przykład, który ma o wiele lepsze wyniki na dziś dzień? Dziękuję bardzo. Naszej komisji sportu. I ja bym tutaj dwie sprawy rozróżnił. OSIR i Grom to praktycznie dwie niezależne instytucje. To one się tutaj kapitalizują. Proszę mi wierzyć, te ośrodki nie przystają do dzisiejszych czasów. Nikt, powiedzmy sobie, w tym standardzie nie będzie wypoczywał. No są oczywiście dwie drogi. Możemy to sprzedać, możemy to wydzierżawić. Trudno mi powiedzieć, w tej chwili nie mam takiego rozeznania, czy chętni na tego typu dzierżawy, jak jest w Pilczu, w Rudnie są, czy nie ma. Natomiast tego typu obiekty na pewno powinny mieć właściciele. Tym bardziej, że są takie stanie, jakie są. Najprawdopodobniej, Panie Magdo, my z naszego budżetu nie jesteśmy w stanie wyremontować, podnieść ten poziom, bo ja już nazywam to sanitarny, bo tam chyba bez sanitarnych budynków nie ma. A to jest praktycznie na dzień dzisiejszy podstawa. Także skłonny byłbym w trybie pilnym to albo sprzedać, albo wydzierżawić. Ja uważam, a pod jednym warunkiem, przed sprzedażą powinien być dokonany podział tego terenu, czyli tak zwany plan zagospodarowania przestrzeni. Proszę Państwa, bo... Kolega Krzysztof. To znaczy się tak, ja bym tylko powiedział tyle, że to co, o czym mówiła pani Magda i o czym mówił kolega Krzysztof, jestem za tym, aby część tego majątku, który jest rzeczywiście balastem gminy, sprzedać. Dlaczego? Te domki, tak jak powiedział kolega, one może jeszcze rok, może dwa, bo no nie ma takiego, nie ma się co łudzić, że jeżeli ktoś dzierżawi, to będzie dużo inwestował i te domki tam, właściwie one nie są gminie potrzebne i należałoby je sprzedać. Jeżeli chodzi o dalsze sprawa restauracji, tego jest sprawa dyskusyjna, czy to sprzedać, czy to utrzymywać. Natomiast, jeżeli chodzi o to, że z tych pieniędzy, jak pani Magda mówiła, że OSIR ma na płacę, jeżeli byśmy te pieniądze ze sprzedaży zainwestowali w modernizację stadionu, to wówczas ten stadion powinien przynosić zyski. Jeżeli zmodernizujemy tam pewne urządzenia, to on będzie przynosił zyski, będzie przynosił większe zyski jak z dzierżawy tych domków i z tych, choćby nawet z tych słonecznych. Ale mówi się o modernizacji stadionu. Kręgielnia, o ile wiem, to już od kilku ładnych lat stoi pusta, nic się tam nie dzieje. A mówi się o przerobieniu jej na siłowni. Nie rozumiem, dlaczego dyrektor OSIR-u nie podejmuje decyzji i nie przerabia tego na siłownię, i to powinno ta siłownia już na pewno by przynosiła zysk. Dalsza sprawa, która mnie nurtuje, to jest sprawa, że wyszła ta sprawa Gromu, byłem na tym spotkaniu, tylko proszę Państwa, Szanowna Rado, tak jak powiedział kolega Lufman, my mamy nie tylko Grom w Olsztynie. Są jeszcze inne zespoły, tak jak Chorzymin, czy tam Świętno, czy inne. I jest jeszcze, proszę Państwa, o którym mówiłem,
na spotkaniu w Osirze jest w Olsztynie. Jest to drużyna, którą ludzie włożyli bardzo dużo wysiłku społecznie. Nie chcieli od nikogo pieniędzy, szukali samochodów na wyjazd po firmach i weszli do drugiej ligi. I na dzień dzisiejszy ta drużyna boryka się z prawami finansowymi. My mówimy tylko o Gromie, zapominamy o tej drużynie, a nie wiem dlaczego. I chciałbym przypomnieć o tej drużynie, bo nawet patrząc w pracę zarządu, widzę tutaj, postanowiono ogłosić przetarg na prowadzenie parkingu w mieście. Ja sobie przypominam, to z parkingów miał być utrzymywany w Olsztynie. W tej chwili słyszę, że z parkingów ma być utrzymywany i Grom, i jeszcze nie wiem kto. Dlatego, jeżeli chodzi o rozpatrywanie sprawy, czy zainwestujemy 1,5 miliarda, czy 2 miliardy w stadion, to musimy również myśleć o tym, ile zainwestujemy w Olsztyniak, ażeby on utrzymał się w drugiej lidze. Bo rozmawiałem z fachowcami, szkoda, że nie ma kierownika rejonu, bo również tę dobrze sprawę bardzo dobrze zna, gdzie fachowcy twierdzą, że wystarczy przy hali sportowej powiększyć o 1,5 metra tylko i będzie miała już normy obowiązujące do gry. I że to jest możliwe. Ja mam z panem Bakiesem, który to projektował, będę rozmawiał, czy to jest naprawdę możliwe. I wtedy trzeba też pomyśleć, czy nie należy tego też zrobić, bo nie wiem, dlaczego mamy tylko w jedną drużynę inwestować, a nie myśleć o innym. Także tu są dwie sprawy, moim zdaniem. Jedna sprawa to jest sprawa pozbycia się majątku, który tam jest na Karpicku, bo on rzeczywiście się zdewastuje i później nikt złamanego grosza za to nie da, jeszcze trochę. A druga sprawa to jest no, zastanowienia się, jak utrzymać te dwie drużyny, bo tak jak powiedział kolega Krzysztof, to nie jest tylko, że w tym roku damy 1,5 miliarda, bo to jest sprawa nas w przyszłości. Ile następny rok, ile następny rok, ile następny rok, a już nie będzie co sprzedać, chyba że za parę lat następna z kolei rada będzie musiała może sprzedać ratusz, żeby wtedy utrzymać go. Dziękuję. To jest też między innymi powód, że zaczynamy mówić o modernizacji stadionu, ja osobiście mówię o drogu. Ale to się tak rozmywało, to były ważniejsze tematy, to się rozmywało. I w tej chwili, jeśli ja dostanę środki inne, wyrównać walcem i to wszystko, tam trzeba zrobić gruntowną modernizację. Widownia, zaplecze, bieżnia, korty tenisowe. Tam trzeba zrobić gruntowną modernizację wybiegającą 10 lat do przodu. Te 2 miliardy, które uzyskamy z Skarbnictwa, one w życiu nie starczą. Ale żeby zwrócić się do Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie, bo ja rozmawiałem z wiceministrem Drożdżyńskim. I wiceminister Drożdżyński powiedział, że pieniądze dostanie, ale najpierw pokaż, co byście dali. Także, że pieniądze są do uzyskania, pieniądze na pewno to Totorotek da. Bo to Totorotek nie daje, oczywiście wymagają jakieś tam uwieszenia swojej reklamy na cały rok i tak dalej. Wiadomo, że stamtąd można wyciągnąć pieniądze, ale najpierw trzeba włożyć swoje pieniądze. Ja tylko Państwa poinformuję, że stadion będzie zarabiał. Będzie zarabiał. Bo w roku 95 poszło 100 milionów Kolonosa tylko dlatego, że mamy słabą nawierzchnię boiska. Bo przyjechało Zagłębie Lubin, chcieli zrobić u nas obóz, podobało się hotel, podobało się wszystko, no ale jak weszli na płytę, mówi panie, na tej płycie to mi zawodnicy ręce, nogi i połami. I o to właśnie chodzi, żeby wreszcie zrobić porządny stadion, który w przyszłości za 2-3 lata on będzie zarabiał. Nie ma szans, że nie będzie. Tam między innymi przewodniczący czytał w moim piśmie, że to jest organizacja imprez centralnych, juniorskich. To jest organizacja imprez wojewódzkich. To są ciężkie pieniądze do wyciągnięcia jako zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Turystyki, Sportu i Turystyki. To są ciężkie pieniądze do wyciągnięcia. I dlatego mówię, że ale żeby te pieniądze móc w przyszłości wyciągać, to trzeba tam zainwestować. I to jest,
To jest między innymi dlatego to moje pismo, że ten... I to nie to, że Kazubski chce sobie zrobić stadion, bo ja akurat no też kiedyś tam może sport uprawiałem, a to było dawno nieprawda. Ale ja robię ten stadion przecież dla Wolsztyna, dla drużyn wolsztyńskich. Ja chcę robić modernizację tego stadionu. Ja go nie weźmę pod pachę i nie zaniosę do Rakowiec. Także proszę mnie zrozumieć, że ja po prostu chcę, żeby Wolsztyn jako Wolsztyn miał porządne zaplecze, porządne centrum sportowe. I stąd ta moja propozycja. Dziękuję. A my to musimy rozłożyć i co my za uzyskane pieniądze ze sprzedaży domków możemy tego roku zrobić. Budżet tego pod tym względem ja mówię, dlatego mówię, że trzeba liczyć, jak pan mi powie, ile to będzie kosztowało przerobienie tej...